Może tak w grubym skrócie. Nazywam się Kamil. W 2013 roku założyłem warsztat samochodowy. W 2018 roku założyłem kanał na YouTube. Nazwa Autobachos. I kanału, i warsztatu. 16 października 2023 roku podczas naprawy auta z instalacją gazową zdarzył mi się wypadek. Doszło do rozszczelnienia butli, a podczas próby ewakuacji samochodu doszło do zapłonu, skutkiem czego ucierpiały auta oraz nieruchomość. Wszystko udało mi się naprawić dzięki wsparciu moich widzów oraz innych ludzi chętnych pomóc mi w tej sytuacji. Nie oczekiwałem aż takiej pomocy, a wasza hojność oraz wielkie serce były tak ogromne, że przerosły trzykrotnie moje oczekiwania. Wasze wielkie wsparcie odsłoniło też karty zazdrości i pazerności, która ujawniła się wśród moich najbliższych, czyli wynajmujących, z którymi współpracowałem 10 lat bezawaryjnie. Zostaną rozwiercone zamki, zostaną zmienione zamki, ciebie tutaj nie ma. Nie chcemy, żebyś nam tutaj już pomagał, bo ty w niczym nie pomagasz, w niczym nie pomagasz, nie łap mnie za słowa i przejęzyczenia. Ja powiedziałem, że ja ciebie pierdolę. Nie, powiedziałem, że nie przyjdzie. Rzecz, tak? No to być może się spotkamy gdzieś i ci wspierdolę, ale nie z powodu tego. Gdy zrzutka przekroczyła moje oczekiwania, zaczęli mnie oskarżać o celowe podpalenie lokalu, popełniając przy tym szereg bezpodstawnych przestępstw wobec mnie. Od włamania do lokalu oraz próby blokowania mi bramy, po groźby karalne, zniesławienia, pomówienia, kłamstwa i działanie na rzecz wyłudzenia odszkodowania. Odciągałeś cały czas wszystko, żeby z zewnątrz było... Zmuszony byłem więc opuścić to miejsce, gdyż mimo braku lepszej alternatywy nie widziałem możliwości dalszej współpracy. Wynająłem więc stodołę, z której postanowiłem kolejny raz odbudować warsztat w najbardziej niesprzyjających czasach zimowych. I trzeba będzie tą halę jakoś ocieplić. Tak teoretycznie można było zrobić to taką pianką, tylko że to by było 30 tysięcy. Tak żeby sobie tutaj to wszystko ocieplić tak jak powinno być. No bo tutaj są szpary i będzie nam troszkę zimno. Poza tym jest to tak jakby można powiedzieć, że taka wiata, hala wiata, natomiast tutaj w środku jak jest nieogrzewane, no to tutaj, no tak jakby to stało na dworze. Nie zakładałem tego od początku, a więc nie byłem na to przygotowany finansowo. Mimo wszystko wspólnymi siłami daliśmy sobie radę. Ja dałem z siebie wszystko, całą swoją energię, posprzedawałem co mogłem, aby zredukować do minimum swoje długi, a wasze wsparcie finansowe spożytkowałem możliwie najbardziej ekonomicznie, aby móc właśnie teraz rozwinąć skrzydła. Udało mi się. To wszystko, co widzicie, zbudowaliśmy razem. W ramach wdzięczności zorganizowałem spotkanie na uroczyste otwarcie nowego warsztatu, które odbyło się 3 maja 2024 roku. Jest to oficjalnie zlot nosaczy, czyli widzów kanału Autobachos, a ja reprezentuję go jako naczelny, bezczelny nosacz wśród Januszysk, czyli Kamil z Autobachos. Rozejść się. Chciałem również wesprzeć innych potrzebujących, a więc pod tym filmem jest link do innych zrzutek. Zapraszam. Niech raj to nie dziś nas, obietury daje.
przecież to na moich krakach, że warto jest pomagać, dobro zawsze do nas wraca, że nie można się poddawać, jak ciężko by nie było, zawsze jest jakaś szansa, póki nie przepadło wszystko. Świadomych ludzi garstka, szkoda, że tak mało jest nas, tu nie ilość niesie pomoc, tylko wasze wielkie serca. Bo zazwyczaj w takich kwestiach, gdzie chodzi o życie dziecka, gdzie proszę kogoś o pomoc, ciężko mi się opamięta. Ciężko jest przebierać w słowach, mając świadomość i widząc puste mordy, skurwy synów zakłamanych polityków. Na kościół dla Rydzyka dali ponad 600 baniek, a z charytatywnych biurek próbują wyrwać podatek. 14 milionów z wami, wszystko do zrobienia i nie ma żadnych granic, gdy chodzi o życie dziecka. Pamiętaj, dobro wraca, od ludzi się nie odwracaj, nie przechodź obojętnie, widząc psy w oczach dzieciaka. Do usłyszenia. Dziękuję wszystkim wspierającym, dziękuję widzom kanału Autobachus, dziękuję OSP Głębiówka, dziękuję OSP Olszewice, dziękuję burmistrzowi Kałuszyna, dziękuję właścicielce zajazdu Lider.